Rafale, dzisiaj sesja do Wiwy, ale pamiętam taki czas, jak kilka miesięcy temu portale pisały w związku z twoją obecnością na jednym z wydarzeń kulturalnych, że ty wracasz do show biznesu, jak w ogóle też do pracy. Czy ty faktycznie czujesz, że to jest jakiś taki czas twojego odrodzenia zawodowego? To jest trochę niesamowite, ale tak się właśnie złożyło. Najpierw to były takie życzeniowe troszeczkę rzeczy, bo zacząłem sobie przygotowywać jakieś projekty, a potem nagle odpaliło i dostałem propozycje bardzo, bardzo fajne. Zdarzyło mi się, no to taki wielki honor, biorę udział w koncercie chyba obecnie najlepszym piosenki aktorskiej, jaki jest na rynku. Nazywa się Piosenka To, trzy kropek, znak zapytania. No i trafił mi się honor, bo w trakcie spektaklu tego nikt nie wie, ale ja wykonuję własne kompozycje. Wszyscy grają bardzo znane utwory, przeboje typu Jesteśmy na wczasach, na przykład Truskawki w Milanówku i takie wspaniale opracowane aktorsko rzeczy. A ja miałem zaszczyt pracować z Wojciechem Młynarskim. On pisał muzykę pisał słowa do mojej muzyki, a ja również zdarzyło mi się napisać muzykę do jego tekstu, poprosił mnie o to i wyszedłem z tego obronną ręką, podobało mu się. Wykonuję te utwory na tym koncercie, więc to jest dla mnie jeszcze większa radość i większa odpowiedzialność też. Mm-hmm. Zapytałem cię o tę przerwę, bo ja cię postrzegam jako takie światło i mrok. Dzisiaj uważam, że jesteś takim światłem, a jednak są za tobą takie czasy, które niekoniecznie były ciekawe. Tak. Jak to jest możliwe, że taki świetny facet, z którym wczoraj porozmawiałem kilkadziesiąt minut, więc już załóżmy, że mam jakiś malutki obraz ciebie, mógł wpaść w tyle pułapek? No, wszyscy jesteśmy w stanie wpaść w te pułapki. To troszeczkę też zależy oczywiście od osobowości, od środowiska, okoliczności i różnych pokus, które się zdarzają. Jak było u ciebie? Oj, było tych pokus dużo już od wczesnej młodości, ale najfantastyczniejsze jest to w życiu, to czego się teraz nauczyłem, że każdy może w każdym momencie się zmienić. Ale mówisz o tym z taką wielką łatwością, przynajmniej tak to teraz wybrzmiewa, a nie jest to tak, że jest to jednak okupione ogromną pracą, chwilami, kiedy może dotykamy dna, kiedy nawet nie poznajemy siebie, bo chcemy być inni, a jednak nie umiemy? Żeby mieć motywację do takiej prawdziwej zmiany, często trzeba walnąć o własne dno. To jest absolutnie prawdziwe. Walnąłeś? I walnąłem. Walnąłem. Na szczęście to dno było tam, gdzie było, a nie jeszcze głębiej, ale podniosłem się. Od 6 lat jestem człowiekiem trzeźwym. Całkowicie. Przeszedłem przez cały cykl oczywiście terapii i bardzo jestem z tego zadowolony. Po tych latach już odzyskałem taką, mogę powiedzieć, prawdziwą radość życia. To zaczęło działać, zaczęło przychodzić. W związku z czym ja jeszcze więcej pracuję, mam większą motywację i nad sobą, i nad oczywiście pracą artystyczną, nad zawodowymi sprawami i to zaczyna się rozpędzać. Także jest to piękna rzecz, ale trzeba zacząć zawsze od tego bazowego poziomu, posprzątać w swoim wnętrzu, w swoim domu, takim prawdziwym.